pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych 11, a z nimi innych, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. W ubiegłym tygodniu Słowo Boże nas zaprowadziło do takiego stwierdzenia, po co przychodzimy na mszę. I że tak naprawdę przychodzimy na mszę po to, żeby być posłanymi, żeby zanieść ten pokój, który tutaj otrzymujemy, żeby go zanieść tam, gdzie żyjemy. Idźcie w pokoju Chrystusa, mówimy na końcu Eucharystii.
Dwa tygodnie temu, w niedzielę Zmartwychwstania, w czasie wieczornej mszy świętej, czy mogliśmy wybrać, ja wybrałem Ewangelię, która okazuje się jest tą samą Ewangelią, którą dzisiaj czytamy. I to jest też bardzo ciekawe, bo to jest Ewangelia, która też mówi o mszy, która właściwie jest tak skonstruowana przez świętego Łukasza, że podaje wręcz schemat Eucharystii. Mało tego, zaczyna się tydzień biblijny. Dzisiaj jest niedziela biblijna, w której uświadamiamy sobie, jak bardzo ważna jest Biblia. A ta Ewangelia pokazuje nam, że najlepszym miejscem, w którym można interpretować Biblię, a także interpretować historię swoją, jest właśnie Eucharystia. I to jest podkreślone pewnymi słowami. Będę tutaj mówił kilka słów trudnych, specjalnie sobie wydrukowałem wyjątkowo ze słownika kilka greckich pojęć, także przepraszam trochę za tą odrobinę egzegezy. Ale najpierw mamy to wydarzenie. Dwaj uczniowie, o tym mówiliśmy, dwaj uczniowie, samo określenie uczeń oznacza chrześcijanina. To nie są apostołowie, to są uczniowie Pana Jezusa. Dwaj uczniowie są w drodze do Emaus z Jeruzalem. To jest już samo określenie i Jeruzalem, i Emaus są ważnymi określeniami, bo Łukasz używa w swojej Ewangelii na określenie Jerozolimy tych dwóch określeń, albo Jeruzalem, albo Jerozolima. Kiedy mówi o Jerozolimie, to mówi o miejscu, które jest konkretne, historyczne, które jest miejscem geograficznym, miastem po prostu. Natomiast kiedy mówi Jeruzalem, to za tym słowem kryje się głęboki sens teologiczny, bo Jeruzalem to jest w przyszłości nowe Jeruzalem, czyli niebo. Jeruzalem to jest też wspólnota Kościoła. I kiedy oni odchodzą z Jeruzalem, to jakby oni porzucają wspólnotę, porzucają to, w czym kiedyś złożyli głęboką nadzieję, wielką nadzieję. A idą do Emaus, a Emaus, dzisiaj nie wiemy, archeologia nawet nie wie, gdzie się znajdowało to miejsce. Wiemy tylko, że te 60 stadiów od Jerozolimy, czyli około 11 kilometrów. Natomiast sama nazwa najprawdopodobniej oznacza gorące źródła, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli takie uzdrowisko. Trochę jest to taki symbol, jak ktoś się rozczarował na przykład kościołem, wiarą, bardzo częste to jest, to potrzebuje szukać czegoś, co go w jakiś sposób pocieszy, uzdrowi i szukamy takich mnóstwo, każdy sobie może odpowiedzieć, w czym szukamy jakiegoś pocieszenia, uspokojenia. Ale po drodze ze sobą rozmawiają. I tutaj jest dwa słowa użyte. Rozmawiali ze sobą, a potem rozmawiali i rozprawiali. Pierwsze słowo to jest homileo, przetłumaczone jako rozmawiali, a drugie sydzeteo. To sydzeteo, dociekać, badać, dyskutować, rozprawiać albo podważać. To znaczy jest ważna dyskusja. Natomiast to homileo, znam się to słowo, kojarzy z homilią, zresztą zupełnie słusznie. To słowo w pierwszym znaczeniu oznacza być w czyimś towarzystwie, przebywać z kimś, rozmawiać z kimś. Od niego pochodzi słowo homilia, które oznacza koleżeństwo, wzajemne stosunki, zażyłość. Jak widzimy, można to słowo przetłumaczyć, że jest to taka szczera, bliska rozmowa, która wiąże ze sobą ludzi. Może wiązać różnie, może wiązać dobrze,
Oby tak się działo zawsze w czasie Eucharystii, kiedy jest homilia, ale może wiązać tak, jak ich związało, bo jest następne słowo, kiedy oni tak idą, nie zauważają, że podchodzi do nich Pan Jezus. Słyszymy, że oczy ich były niejako na uwięzi albo takie związane, tu było przetłumaczone, jakby przesłonięte, że go nie rozpoznali. I on zapytał, co za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze. Tam jest takie słowo greckie użyte antiballo, które oznacza rzucać nawzajem do siebie, na przykład obrzucać się słowami. Możemy podejrzewać, że to ich dyskutowanie, podważanie, ta ich homilia wzajemna, takie wzajemne głoszenie sobie homilii, chyba było trochę kłótnią. Całkiem możliwe, że się ze sobą kłócili, obrzucali się słowami, zwłaszcza, że potem, tu jest przetłumaczone, zatrzymali się smutni, czasami jest przetłumaczone, dlaczego jesteście smutni, a nawet dlaczego jesteście ponurzy. Czyli odchodzicie od Jeruzalem, szukacie jakiegoś pocieszenia, dyskutujecie o tym, trochę się nawzajem, czasami jest tak, jak człowiek się na kogoś obrazi, poczuje się skrzywdzony i rozczarowany, to szuka sobie kogoś, kto będzie mu potwierdzał jego emocje, jego uczucia. I my często tak robimy, tak, tak, masz rację, taki biedny jesteś, jak cię skrzywdzono. I tak użalamy się nad sobą i pomagamy sobie budować takie wewnętrzne żale, które rosną niebotycznie. Ale owoc tego wszystkiego nie jest, że człowiek staje się pocieszony, tylko staje się ponury wręcz. Staje się smutny, wręcz ponury. I to jest taka ponura homilia. I może być tak, że w swoim życiu, ja myślę, że jest bardzo często, że jesteśmy sfrustrowani, niezadowoleni, bo takie ponure homilie sobie głosimy. I na to wszystko przychodzi Pan Jezus. Mówiłem, że to jest schemat Eucharystii, bo Eucharystia, zawsze przychodzimy na mszę, zaczynamy od tego, wyznajmy nasze grzechy, uznajmy się grzesznikami. Czasami kapłani mówią, uznajmy się grzesznikami, żebyśmy mogli godnie sprawować najświętszą ofiarę. Trochę tu nie ma konsekwencji, kiedy potem mówimy, Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. To, że uznamy się grzesznikami, nie jest po to, żeby godnie sprawować najświętszą ofiarę, tylko żeby słowo, które przyjdzie, trafiło na naszą rzeczywistość, żebyśmy mogli mieć świadomość, co się w naszym życiu dzieje. W życiu tamtych ludzi, tych dwóch uczniów, jest to, że są rozczarowani, że uciekają, że mają smutne twarze, ponure miny. Taką ponurą twarz miał Kain, kiedy zabił Abla. I Pan Bóg pyta, dlaczego twoja twarz jest ponura? Tak samo tutaj oni mają ponure twarze, uciekają, odchodzą od wspólnoty, ale Pan Jezus ich nie zostawia. Właściwie ten początek, ten dialog na początku jest taką formą stanięcia w prawdzie. I Pan Jezus mówi, jakie rozmowy prowadzicie i co oni mówią? Odpowiadają, ty jesteś chyba jedynym, który nie wie, co się tam wydarzyło. Wspominałem o tym. Oni oskarżają Boga o to, że nie ma Go w tych najtrudniejszych momentach. To też jest historia, która się nam zdarza. Pytamy się, gdzie był Bóg, kiedy się to jedna, druga, trzecia rzecz wydarzyła. Dlaczego Bóg na to zezwolił? Gdzie był Bóg? Tylko, że w tamtym momencie, kiedy o którym oni opowiadają, mówi, ty nie wiesz, co się w ostatnich dniach wydarzyło w Jerozolimie. To oni o tym wiedzą z opowiadań kobiet, które były przy tym, a Jezus był w samym centrum wydarzeń. Ale oni, którzy tak są emocjonalnie skoncentrowani na sobie, mają te ponure twarze,
nie rozpoznają Go, oni oskarżają Go, że Jego tam nie było. Oskarżają Boga, że nie było Go w centrum wydarzeń. A oni wtedy sami uciekli, ich tam nie było. Bóg był, a ich tam nie było. Potem jest jeszcze takie zaskakujące stwierdzenie. Oni mówią, nadto, to już 3 dni minęły od tych wydarzeń, kiedy Go zabito, kiedy nasi przywódcy Go zdradzili. Oni są rozczarowani wszystkim. Są przestraszeni, ale także rozczarowani wszystkim, a mówią, nadto niektóre z naszych kobiet przeraziły nas, bo były rano u grobu, nie znalazły Jego ciała i miały widzenie, że On żyje. To jest ciekawe, że oni nie uciekli wtedy z Jeruzalem, nie uciekli wtedy, kiedy Jezus był w grobie, tylko uciekają wtedy, kiedy się dowiedzieli, że żyje. Może boją się konfrontacji z Nim, może nie wierzą w to, że może być miłosierny. Każdy musi sobie sam odpowiedzieć, spróbować odpowiedzieć na to pytanie. I wtedy Pan Jezus odpowiada im, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Najpierw to sformułowanie nierozumni, czyli dosłownie, tak jak to słowo polskie mówi, tacy, którzy nie używają rozumu. Niekoniecznie w sensie głupi, tylko tacy, którzy zamiast kierować się rozumem, rozeznaniem właściwym, to kierują się tylko i wyłącznie tymi emocjami, tym strachem, tym rozczarowaniem. Najpierw nierozumnie, a potem jak nieskore, to jest bardzo dobre słowo polskie, chociaż nikt dzisiaj nie używa takiego słowa, albo rzadko się używa, bo jest to słowo już archaiczne. Nieskory, czyli ktoś, kto nie jest za szybki, czyli jest powolny. Dosłownie tam to jest słowo. Dlaczego wasze serca są tak powolne do uwierzenia w to wszystko, w co powiedzieli prorocy? A na końcu tej historii, jak Pan Jezus już dał im się poznać i zniknął z ich oczu, to mówią, czy nasze serce nie pałało? To znaczy nasze serca, które były takie powolne, czy nie zaczęły bić mocniej, bić szybciej? Czy jak On się pojawił, jak On był blisko, czy nasze serca nie zaczęły być gorące? Dosłownie, że nie musieli już szukać tych gorących źródeł, bo to gorąco, które daje Duch Święty, zaczęło się pojawiać w ich sercach. I Pan Jezus im cierpliwie, myślę, że jakieś 2-3 godziny, nie wiadomo w którym momencie się do nich przyłączył, ale te 11 kilometrów to jakieś 2-3 godziny drogi, raczej 3 godziny drogi do Emaus. I tam przychodzą do Emaus i Pan Jezus się zatrzymuje. On chce iść dalej, a oni Go przymusili. To już to, że ich serce zaczynało pałać, bo to słowo zaczęło być im wyjaśniane, zaczęli coś rozumieć i mówią, zostań z nami. To jest takie uświadomienie sobie, jak ważne, żeby był ten, który porusza serce. Zostań z nami, bo ma się ku wieczorowi. I wtedy Pan Jezus zasiadł z nimi do stołu, być może w domu któregoś z nich, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dawał im. Pamiętamy, że to słowo łamanie chleba u świętego Łukasza, u świętego Pawła oznacza zawsze Eucharystię. Czyli mamy te dwie części, dużo szerzej tu omówioną część Słowa Bożego. Mamy łamanie słowa, słuchamy słowa, a potem jest łamanie chleba. I tutaj kiedy Pan Jezus im tłumaczył, to też są użyte dwa słowa. Dirmeneo oznacza odsłonić znaczenie, przetłumaczyć, wyjaśniać. Wyjaśniał im wszystko.
A potem, kiedy już zniknął im z oczu, oni mówią, że serce nam pałało, a On nam Pisma wyjaśniał dosłownie dianoigo, to znaczy otworzyć przez rozwarcie, odsunięcie coś, co było wcześniej zamknięte, trochę jak przełamać to słowo, które oznacza otwieranie oczu niewidomego, otwieranie uszu głuchego, czy na przykład otwieranie łona matki, kiedy rodzi pierwsze dziecko. Coś, co było zamknięte, teraz się otwiera. Pan Jezus w czasie Eucharystii otwiera słowo, pozwala im zrozumieć wydarzenia, które się zdarzyły w oparciu o pisma, które wcześniej znali, ale nic z nich nie rozumieli, i potem pozwala im się poznać w momencie łamania chleba, karmi ich. To jest to, co się dzieje w czasie każdej Eucharystii. Trochę to samo w pierwszym czytaniu, kiedy Piotr po zesłaniu Ducha Świętego wychodzi. To jest takie charakterystyczne miejsce, bo oni wychodzą z wieczernika, głosi słowo, poruszają się ludzie. Ludzie się pytają, co mamy zrobić, a Piotr odpowiada, mówi, przywołuje 16 psalm, który zresztą dzisiaj śpiewaliśmy, i interpretuje i to wydarzenie zesłania Ducha Świętego, i ten 16 psalm, mówiąc, tutaj obok wieczernika jest grób Dawida, który znacie. A w tym psalmie mówi, nie pozwolisz swojemu świętemu, żeby uległ rozkładowi. Tymczasem Dawid w tym grobie leży, więc nie chodziło o Dawida. Interpretuje słowo, które znali, i mówi, ale jest taki, który w grobie nie pozostał, opowiadając im o zmartwychwstaniu. Za każdym razem, kiedy przychodzimy na Eucharystię, to po to, żeby dostać słowo, które zinterpretuje nam naszą rzeczywistość w oparciu, naszą rzeczywistość, czyli Słowo Boże interpretuje rzeczywistość, a rzeczywistość interpretuje Słowo. A to wszystko robi Pan Jezus. Za każdym razem robi to Pan Jezus. I oni potem robią to, o czym mówiłem tydzień temu. To znaczy nie zostają już w Emaus, nie zostają w tych gorących źródłach, tylko natychmiast wyruszają z powrotem te 11 kilometrów do Jerozolimy, żeby opowiedzieć, co ich spotkało, żeby zanieść pokój, zanieść dobrą nowinę innym. To jest dokładnie opowieść o tym, czym dla nas, także dla nas jest każda Eucharystia, jak bardzo potrzebujemy Eucharystii, bo jak nie przyjdziemy na Eucharystię, to zostajemy z tą naszą ponurą homilią, którą sobie sami głosimy, kiedy użalamy się nad sobą. A jak słuchamy Pana Jezusa, który otwiera nam słowo, łamie nam słowo w czasie Eucharystii, to jesteśmy potem gotowi wyruszyć w drogę i opowiadać dobrą nowinę także innym. Amen.